Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj w Forza Horizon 4 pokażę wam coś, co dosłownie niektórych chyba z was, co najmniej niektórych z was, wywali z butów. Bo to jest coś niesamowitego, coś co nikt jeszcze na świecie w sumie nie zrobił do Fordzy. Jestem ciekawy, jak na to zareagujecie, jestem ciekawy, czy wam się to spodoba. Ja byłem rozwalony tym totalnie, strasznie mi się to podobało, jak to pierwszy raz zobaczyłem. Już moim widzom na streamku pokazywałem, jak to wygląda, jak to działa. To jest nic innego jak możliwość robienia dragu w jeździe dowolnej. Zaraz sobie zajedziemy na trasę dragową, pokażę wam, o co chodzi. Normalnie Forza Horizon 4 ma tryb dragowy. Jakbyśmy się chcieli ścigać, odpalamy sobie event, robimy sobie draga, startujemy. Ale my czasami robimy sobie zloty, gdzie chcemy po prostu zrobić sobie meeting, pościgać się, jedni podziwiają swoje furtki, robią sobie fotki, drudzy się ścigają ze sobą. Tak czasami sobie robimy i wtedy brakuje nam czegoś takiego, żeby robić dragi. Tutaj są tory dragowe w Forza Horizon 4. Tylko problem jest taki, że ciężko jest wystartować kierowców w tym samym momencie. Już wam pokazuję, o co chodzi. Jest tam normalnie drzewko. To drzewko, taka sygnalizacja, mówiąc po ludzku. To drzewko startuje ludzi, ale ono nie jest synchronizowane między ludźmi. Tak, możemy sobie podjechać tutaj. Jest drzewko, podjeżdżamy, mamy zapalone zielone światło i teraz sobie czekamy, aż zrobi się jeden stage, potem pre-stage, potem stage i potem kolejne światełka aż do zielonego i na zielone startujemy. O, zobaczcie, dla mnie się już zaświeciło, dla przeciwnika też się zaświecił pre-stage, teraz jest stage i możemy sobie startować. Niby, nie? Zaraz będzie odpalenie. I startuję. Samochód mi zgasł. No nieważne. Źle puściłem sprzęgło. Powinien na obroty sobie moją Hondzie wziąć. W każdym razie ta sygnalizacja nie jest synchronizowana z graczami i jeden gracz będzie widział, że ona wystartowała go wcześniej, drugi będzie widział, że ona wystartowała go później. No i generalnie to działa bardzo słabo. Ale patrzcie na specjalna aplikacja, która jest obecnie w fazie beta i zobaczcie, jak ona działa. Pyk, odpalamy sobie aplikację, klikamy tryb dragu, wybieramy sobie preset, ja już sobie tutaj zrobiłem swój preset, 1/4 mili i mamy stage. I patrzcie teraz na to. Przypinam sobie to i mam normalną sygnalizację tutaj w grze. I ona jest synchronizowana z tym moim miejscem, bo tak, jak podjeżdżamy sobie pod tą sygnalizację, to ona nie wie, w którym miejscu jest gracz. Ona po prostu się odpala losowo. Co jakiś czas się odpala i widzicie, teraz znowu się zaczyna stage i tak dalej, nie? Więc na tą sygnalizację po prawej stronie, która jest w grze, nie patrzymy w ogóle, tylko patrzymy na tą sygnalizację, która jest w lewej po lewej stronie. I patrzcie teraz na to. Podjeżdżamy sobie, tylko trzeba bardzo powoli, precyzyjnie. I już mamy stage, ale patrzcie na to. Wycofam sobie, bo już się odpaliło drzewko. Jak sobie wycofamy, to nam się ten stage znika. Generalnie ta aplikacja, można nazwać ją modyfikacją, wykrywa, w którym miejscu jest samochód i na podstawie tego startuje nam, tak jak teraz, pre-stage. Podjeżdżamy sobie tutaj, możemy sobie spalić kapcia, przygazować samochodem, tak? Nie odpali nam się stage. I podjeżdżamy sobie troszeczkę bliżej i mamy stage. I w tym momencie gra, znaczy aplikacja powinna nas odpalić. Ale ponieważ ja odpaliłem sobie już wcześniej tego draga, to tak jakbym miał spalonego, więc muszę sobie przejechać. O, teraz nam zniknęło i możemy sobie zawrócić. I teraz wam pokażę, jak wygląda wyścig drag. Zobacz, podjeżdżamy sobie. Pyk, 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 powoli, powoli. Już mamy stage. Mamy czas reakcji. I proszę bardzo. Mamy całkowity czas przejazdu. Mamy prędkość na końcu tego odcinka, który sobie tam wybraliśmy, czyli w tym przypadku było to 1/4 mili. Możemy sobie wybrać też inne odległości. Z tego co patrzyłem, jest jeszcze 1/8 mili, ale to można zrobić, znaczy to będzie jeszcze tam więcej opcji do wyboru sobie, które będziemy mogli wybrać. Sorry, że tak się, że tak mi się język plącze, ale jestem tu podjarany, jak to widzę, bo to jest niesamowite. Ta aplikacja działa na zasadzie sczytywania telemetrii z gry, nie? Jak mamy sobie tutaj telemetrię, przyspieszenia i tak dalej, to ta aplikacja po prostu sczytuje całą tą telemetrię
i wykrywa miejsce, gdzie jest gracz. Startuje nas z tego miejsca i jakby wykrywa naszą prędkość, nasze przyspieszenie i wiesz, odległość, którą przejechaliśmy. I dzięki temu można było stworzyć ten tryb dragu. Bardziej natomiast jestem podjarany tym, że tą aplikację stworzył jeden z widzów. Jedna z osób, która też jest administratorem na moim Discordzie od bardzo dawna, która też mnie ogląda i która wielokrotnie była na zlotach. I przez ostatnie 6 miesięcy nie było go widać nigdzie, dosłownie. Ja nie wiem, co się z nim stało, ja myślałem, że on nie żyje już, czy coś. Gościu zniknął i wiecie, co robił? On przez ostatnie 6 miesięcy uczył się języka programowania i zrobił tą aplikację do Forzy, zrobił tą aplikację Xbox Game Bara, tę aplikację. Mało tego, tutaj jest jeszcze taka funkcja dodatkowa, to jest też taki widget, który możemy sobie dodać do gry. Zobaczcie, możemy sobie przypiąć pineską i też to będzie widać, muszę tutaj wyłączyć pyk i zobaczcie na to. I ta mapka też, akurat dokładnie wam zasłaniam kamerką. Dobra, nieważne, już wam to odsłania. Dajmy sobie tą mapkę na przykład tutaj pod kamerką zaraz. Pyk, tą mapkę sobie możemy powiększyć. Cyk, przypinamy mapkę i patrz, mamy normalnie mapkę w grze. Jest tam zaznaczona ikonka mojej postaci. Ta mapka to jest taki dodatek, ale pokazuję wam dlatego, że możliwości tworzenia aplikacji do Forzy i generalnie do gier w Xbox Game Barze są bardzo, bardzo duże. Nie jestem programistą, więc nie chcę tutaj używać słowa nieograniczone, ale są bardzo, bardzo duże i dało się to zrobić do Forzy Horizon 4. Ta aplikacja, stworzenie tej aplikacji na poziomie, na jakim jest teraz, wymagało bardzo, 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 bardzo dużo pracy, dedykacji ze strony Dawidera. Bardzo bym was prosił, żebyście wbili na jego Patronite'a i go wsparli, bo dzięki temu on będzie wiedział, że ta jego praca nie poszła na marne. Dajcie znać, jeśli chcecie przetestować sobie ten tryb dragu, bo to jest tylko początek. To jest wersja beta. Czasy między graczami będą synchronizowane. Już to generalnie działa, ale jeszcze nie zawsze. Jeszcze będzie trzeba to po prostu ponaprawiać i wiesz, zrobić tak, żeby każdy gracz bez problemu sobie to odpalił u siebie i wiesz, nie było z tym żadnych kłopotów, nie? Obecnie ta aplikacja jest w fazie beta i bardzo was proszę, żebyście wsparli po prostu Dawidera na Patronite, zostali patronami, żeby widział, że nie tylko wszyscy mówią, jakie to fajne, jakie to jest ciekawe i tak dalej, ale żebyście też rzucili groszem. Forza Horizon 4 już się kończy, jeśli chodzi o granie na niej, nie? Bo będziemy mieli zaraz piątkę i te aplikacje również będą działały w piątce. Mało tego, ta aplikacja będzie mogła również działać na konsoli Xbox. I co wy na to? Patrzcie, jaką miałem teraz małą reakcję, o kurde, poniżej 100, zajebiście. A mam taką taktykę, że startuję po prostu samochód zanim pojawi mi się zielone światełko. Już na tym ostatnim czerwonym światełku zaczynam startować, to jest chyba najlepsza opcja. Synchronizacja czasów między graczami też działa, działa to bardzo, bardzo fajnie. Fajnie to wygląda, aczkolwiek jeszcze wymaga trochę poprawek, dlatego wam teraz tego nie pokazuję. Będę wam pokazywał aktualizację tej aplikacji i bardzo możliwe, że myślę, że raczej na pewno ta aplikacja będzie działać też z Forzą Horizon 5, słuchajcie, dlatego to jest niesamowite, że będziemy mieli w piątce coś takiego. Jakie są możliwości takiej aplikacji? Już wam mówię. Można stworzyć system RP. Można stworzyć na przykład wyścigi, wyprzedzając się o 300 metrów, jak to było w Undergroundzie. Pamiętacie Undergrounda 2? Pewnie niektórzy już nie. Ale tak, w Undergroundzie był taki tryb, że jechałeś sobie z koleżka był koło ciebie i na przykład można by było stworzyć wyścigi po mieście, wyprzedzając się o te 300 metrów. Wyobraźcie sobie to. To też jest możliwe, żeby tutaj stworzyć. Ja wam pokazałem tylko takie podstawowe możliwości, jakie są teraz, ale naprawdę jestem mega, mega tym podjarany. W opisie tego filmu macie link do Patronite'a, żeby wesprzeć Dawidera i link do Discorda, gdzie chętni mogą sobie tę aplikację przetestować na takim etapie, na jakim jest teraz. Możemy zobaczyć sobie na jedną, drugą mini i tu mamy jeszcze jakiś, obojętnie jaki dystans, i wybrać sobie preset, na przykład nazwać jakiś swój preset. Tutaj macie długość odpalania się choinki, a zobaczmy teraz na jedną, drugą mini, tu mam przypięte, ok, wyłączamy to.
Zostawię jeszcze mapkę włączoną, bo to jest takie, no, ciekawe, nie? Dobra, i cofamy sobie. Jedna, druga mili, no to wiadomo, będzie dalej niż jedna czwarta mili. Podjeżdżamy sobie bliżej. O, dobra. Chyba wybrałem najgorzej brzmiący samochód ze wszystkich, jakie mam. O kurde, gdzie ta... gdzie ta jedna, druga mili? Jedna, druga mili kończy się w ogóle poza trasą, cholera. Za daleko trochę, za daleko. Ale dało się dojechać, jak widzicie, aplikacja to wykryła. Mieliśmy czas 16 sekund, także no trochę tego czasu tutaj upłynęło z tą Hondą. Możecie sobie w ten sposób też testować samochody już teraz, na etapie, na jakim jest ta aplikacja. Możecie sobie testować jakieś swoje ulubione samochody, zobaczyć i ile wyciągają na 1/4 mili. Mi tutaj brakuje jeszcze tego, żeby pokazywało się na przykład ile jest od 0 do setki, od 0 do 200, żeby pokazywało nam, nie, jakie mamy takie przyspieszenie. Tutaj dużo, jak jedziemy sobie na manualu jeszcze ze sprzęgłem, to dużo błędów może popełnić sam kierowca, więc sami też możemy sobie w ten sposób potrenować naszą jazdę, naszą umiejętność zmieniania biegów. Na przykład nauczyłem się dzięki temu robić tak zwany międzygaz i bardzo fajnie mi to wychodzi w prawdziwości. Bardzo ciekawe jest też to, że nikt takich aplikacji nie tworzy do Forzy. Dawider jest chyba pierwszym gościem na świecie, który coś takiego robi. W Assetto Corsie na przykład jest dużo osób, które robią jakieś tam modyfikacje do gry, jakieś shadery, i ludzie zbierają ogromne pieniądze na Patronite, po ponad 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Dostają za to, że tworzą po prostu inną kolorystykę i efekty gry, no nie? Także naprawdę wspieranie takich twórców jak Dawider to jest fajna sprawa i zachęcam was do tego. Na koniec jeszcze sprawdzimy sobie, tylko może ustawimy sobie 1/4 mili, nie? 1/2 mili to trochę przesada, bo tam wyjeżdżamy na trawę, więc ustawmy sobie 1/4 mili, pyk. I teraz wchodzimy sobie do gry. Ja zruszam tutaj z dwójki, bo dwójka jest... znaczy jedynka kończy się przy 180 chyba kilometrach na godzinę w Rimaku, a jak mamy dwójkę, to z kolei mamy napęd tylko na tył, no nie? Ale tutaj chyba nie będziemy mieli większego problemu, jeśli chodzi o trakcję. Samochód jest ciężki. Gorszą reakcję niż w Hondzie miałem tutaj. Ale już przyspieszenie znacznie lepsze, no nie? Zobaczcie sobie, jaka jest różnica. Tutaj wiem, że też są ziomeczki, które robiły te drag racingi jakimiś porszawami stuningowanymi odpowiednio i miały porobione, no niezłe te porszawy, że one tam jakieś przesadzone czasy osiągają. W piątce będzie jeszcze więcej samochodów elektrycznych, także ściganie się na dragach będzie, myślę, że jeszcze bardziej ciekawe. Wjeżdżamy. I mamy stage. A teraz reakcja wyszła mi lepiej, proszę bardzo. I ci. Fajny czas mi wyszedł. 302 km na godzinę przy końcu. Bardzo fajnie. No nic, moi drodzy, chciałem się z wami z tym podzielić. A będę was też informował o rozwoju tej aplikacji. Jest mega fajna już teraz. Podjarany jestem bardzo. Trzymajcie się, na razie. Hejas.